Cześć, witajcie w kolejnej lekcji. Dzisiaj zajmujemy się dalej koordynacją i synchronizacją rąk, tym razem w metrum 3/4. Zapraszam do oglądania i ćwiczenia razem ze mną. Poprzednio mieliśmy metrum 4/4, dzisiaj już mamy metrum 3/4. Tak więc nie przedłużam, pierwsze ćwiczenie. Mamy tutaj pół nuty z kropkami, więc liczymy oczywiście do trzech. Więc myślę, że nie ma co tłumaczyć. Pierwsze palce na cera skreślnym i zaczynamy z liczeniem. Raz, dwa, trzy. 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 Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, zdjąć. Jeżeli ktoś by pytał, dlaczego liczymy do trzech, no bo wiadomo, metrum czy czwarte i tutaj pół nuta z kropką przedłuża się o wartość, połowę wartości tej głównej, czyli w tym przypadku pół nuta, połowa z niej to jest ćwierć nuta, więc mamy pół nutę z ćwierć nutą, czyli to razem daje nam trzy. Tyle. Kolejne drugie ćwiczenie. Prawa ręka mamy ćwierć nuty, lewa ręka pół nuty. Tak więc przechodzimy od razu do grania. Raz, dwa, trzy. 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 Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Ściągamy. Przechodzimy do następnego ćwiczenia. Tym razem prawa ma pół nuty, lewa ma ćwierć nuty. Od razu na klawiaturę i zaczynamy od cera skreślnego. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, 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 raz, dwa, trzy. Ściągamy. Następne ćwiczenie, tym razem mamy ćwierć nuty. Tutaj troszkę jeszcze pauzy się pojawią, później tam mamy pół nuty połączone z ćwierć nutami. Myślę, że nie ma co się tutaj rozwodzić, ponieważ nuty znamy, wartości znamy, więc przechodzimy od razu do grania. Liczymy. Raz, dwa, trzy. 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 Raz, dwa, trzy, 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 raz, dwa, trzy. Jeżeli chodzi tutaj o te ćwiczenia, no to musimy cały czas uważać, na przykład tak jak mamy w trzecim takcie, żeby było słychać tą zmianę tego C. Tak? Tak samo, jeżeli chodzi o ten takt, to też musi być słyszana tutaj, słyszalna ta zmiana. No i myślę, że dalej wszystko mamy jasne. Jeżeli gdzieś tam nam się pojawia dźwięk, który trzymamy, czyli na przykład powiedzmy jak tutaj w tym takcie, jeżeli mamy to, to możemy sobie jakby powtórzyć ten dźwięk, żeby to rzeczywiście było słyszane, że on tutaj nam wskakuje. Okej. Okay. Przechodzimy do następnego ćwiczenia, ostatniego już. Tym razem mamy ósemeczki w prawej ręce, później mamy zamianę z lewą ręką, która później właśnie ma ósemeczki, natomiast pół nuty ma lewa ręka najpierw, później mają ręka prawa, na koniec obydwie. Więc nie przedłużam, zaczynamy. Oczywiście dokładamy do liczenia i. Więc przygotowani jesteśmy. Raz i dwa i trzy i. Raz i dwa i trzy i raz i dwa i trzy
i raz i dwa i trzy i raz i dwa i trzy i raz i dwa i trzy i raz i dwa i trzy i raz i dwa i trzy i raz i dwa i trzy i. Okej, oczywiście tutaj, jeżeli mamy C, to powtarzamy jakby i trzymamy. Właściwie to tak, jakbyśmy tutaj mieli ćwierć nuty, ale musimy powtórzyć ten dźwięk, żeby rzeczywiście był on słyszany, że pojawia się tutaj C. Może być to lekko niewygodne, no ale właśnie na tym polega, żeby to nie do końca było wygodne, żebyście się po prostu przyzwyczaili do takiego dość specyficznego grania. Następna lekcja to już będzie kolejna kolęda, więc na spokojnie przez to jakoś tam przebrnijcie i zajmiemy się już dalej naprawdę bardzo przyjemnym graniem. Więc myślę, że w tej lekcji to już wszystko. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania albo komentarze, oceny, opinie, to śmiało komentarze są dla Was, więc zapraszam Was jeszcze do naszej grupy na Facebooku. Tam też możecie zadawać pytania. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, co tam chcecie, rozsyłajcie dalej. Myślę, że to wszystko. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Hej!